I mój 7-letni syn na plaży bawi się jak normalny 7-latek. Ma łopatkę, kopie dół do Chin, bo mu kurwa AliExpress opodatkowali. A młodszy siedzi na kocu i robi chuj wiedzą. I nagle do tego starszego syna podchodzi zupełnie obcy chłopiec, zabiera mu łopatkę i ucieka. I mój starszy syn z tym problemem nie przychodzi do mnie. Do głowy rodziny obrońcy uciśnionych. Nie idzie do matki, tej strażniczki tego ognia rodzinnego. On z tym problemem idzie do młodszego brata i mówi, ziomuś, załatw to. A mój młodszy syn wstaje z koca, robi tą rybę, wydymkę. Rozdymkę. Rozdymkę, takie wiecie. Idzie do tego chłopca, coś tam gada, coś gestykuluje, zabiera mu łopatkę, oddaje starszemu, załatwiłem. I wraca na koc, robi swoje chuje co? Ja stoję pomiędzy tym wszystkim, myślę sobie, kurde, no muszę spytać, więc pytam, mówię, synek, jak ty to zrobiłeś? Szybko.